A to jest właśnie muzyczka, którą serwuje sieć T-Mobile podczas oczekiwania na połączenie z konsultantem. Od mniej więcej 5 minut to trwa. Mam kartę T-Mobile, która służy do dostarczania internetu w terminalu. Terminal jest do kontaktu z centralą. Wszystko ładnie działało. Jeszcze dzisiaj rano, około 12:00, wsiadam do samochodu, uruchamiam terminal, transmisja danych nie działa. Myślę sobie, no, konto się rozładowało. Chcę sprawdzić stan konta? Spróbuj później. Chcę zadzwonić do biura obsługi klienta? Spróbuj później. No to zadzwoniłem do biura obsługi klienta z drugiego telefonu, który na całe szczęście mam. No i właśnie trwa słuchanie muzyczki. Jakość obsługi klienta w polskich sieciach komórkowych spada na psy. Chyba nawet bardziej niż ceny za usługi telekomunikacyjne. Burza idzie. Będzie fajnie. Widzę sobie jakiś taki bardziej fajny widoczek. Dobrze, że mam zapasowe łącze, w sensie drugie jest sieci plus, bo jak się okaże, że jest to spowodowane jakimś globalnym padem, tym razem w sieci T-Mobile, wcześniej globalny pad zaliczyła sieć Orange, to nie mógłbym w ogóle pracować. Także jak ktoś się pyta, dlaczego chcę mieć na przykład terminal korzystający z systemu GPS i z systemu GLONASS. Dla tych, którzy nie wiedzą, system GPS jest systemem amerykańskim, system GLONASS jest systemem rosyjskim. Jeszcze swoje systemy mają, zdaje się, Chińczycy i nie wiem kto jeszcze. Także tutaj jest właśnie odpowiedź, bo nie każdy system jest w 100% niezawodny. Lepiej się opierać na dwóch, bo w razie awarii jednego mogę się przełączyć na drugi. A w przypadku sieci komórkowych jest podobnie. W tej chwili nie działa T-Mobile, działa Plus. I mogę przyjmować zlecenia. Aczkolwiek zleceń póki co jak na lekarstwo. Ale warto podjechać na plażę, bo jak zacznie padać deszcz, to w trybie wręcz wybuchowym rośnie zapotrzebowanie na taksówki. Więc lepiej być tam, gdzie są klienci. Tutaj w krzakach raczej klienta nie znajdę. Czekam już dobre 10 minut na połączenie. Włączyłem nagrywanie kamerki. Jakieś 5 minut po
po uruchomieniu tej kretyńskiej muzyczki. Zdaje się, czerwone jest, tylko że krzaki zasłaniają. Może panowie kierowcy nie zauważyli. Dobry, Tomasz Kruk. Ja mam problem z telefonem, znaczy konkretnie z kartą, a mianowicie przestała mi działać transmisja danych. Nie ma internetu. Nie dotyczy tego numeru, bo z tamtego numeru nie mogę się dodzwonić do biura obsługi klienta. Jak mam to sprawdzić? A nie wiem, zaraz zobaczę. To mamy tak, lista kontaktów i jak, jest jakoś, jako mój numer? Mój numer jest. To jest 666 97 34 60. Nie, to jest karta. Starter kupiony jakiś czas temu. Moment, bo ja muszę go sprawdzić. 666.
Rozumiem. Rozumiem, dobrze, ja mam łącze zapasowe, więc nie ma aż takiego strasznego problemu, po prostu chciałem wiedzieć, co tam się dzieje. Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Udało się. Taka mała lekcja dla tych, którzy posiadają łącze internetowe typu konsumenckiego. I uważają, że jak coś przestaje działać z powodu awarii, to jest już Armagedon. W tym momencie łącza, w ogóle dostęp do internetu stał się tak tani, że wypada mieć dwa niezależne. Albo jakiś zapasowy starter z innej sieci, albo jakiś możliwość skorzystania w inny sposób. Po prostu. No tak jak tutaj. Mam dostęp do internetu. Potrzebny mi to jest do pracy. Ktoś do mnie dzwoni. Proszę. Halo? Cisza się rozległa. Dobra. Nie, ktoś dzwoni i się rozłącza. No niech się rozłącza. Raczej w jego interesie jest, jak dzwoni, to w jego interesie jest, żeby się ze mną skontaktować. Ja jestem chwilowo zajęty. Więc wracając do dostępu do internetu, to nie są czasy, że przyłącze kosztowało opłata instalacyjna 1000 zł. Miesięczny abonament 160, bo tyle właśnie takie były ceny pierwszego takiego stałego, powszechnego dostępu do internetu. Nazywało się najpierw to było KIS, od rozwiązania technicznego, potem nazwano usługę SDI. To była właściwie rewolucja na rynku internetowym. No to były drogie zabawki. Natomiast w tej chwili internet komórkowy jest bardzo tani, warto mieć jakiś zapas. Jak widać, faktycznie mają jakąś globalną awarię, bo czas oczekiwania na konsultanta to są jak ponad 10 minut czekałem, aż się ktoś odezwie, a trudno mieć pretensje. Są sytuacje, kiedy brakuje taksówek, są sytuacje, kiedy brakuje wolnych linii. Należy do tego podchodzić tak jak na to, że czasami jest, świeci słońce, czasami pada deszcz, czasem jest upał, a w tej chwili idzie burza.